W postaci Joaquina Phoenixa wiąże się anegdota związana z tym filmem, ponieważ e, od w zasadzie w trakcie realizacji Jokera notorycznie zmieniał scenariusz. I dziwny wiesz, że on nie jest nominowany e, do kategorii scenarzysta, ponieważ e, notorycznie zmieniał sceny tego filmu. E, wręcz e, robił niezliczone wersje różnych scen e, tego filmu. Pamiętam, że scena wywiadu z Obertem de Niro, która jest tam zawarta, była odgrywana 38 albo nawet 40 razy. I y, robił, Walking Phoenix realizował te sceny y, w różny sposób. No, oczywiście on zagał fenomenalnie, ale znów jest pytanie, y, czy wartością jest odgrywać w dzisiejszych czasach szaleńca? Bo wydaje mi się to dość y, takie proste obecnie. Myślę, że dzisiejsze czasy potrzebują bardziej jakiejś nadziei, takiej odnowy. A... A ten film pozostawia człowieka z takim poczuciem nihilizmu, że oto jesteśmy na padole łez i nie można z tym nic więcej zrobić. więc ten film i ta sama kreacja Łakina śmieje się po w twarz widza. Nie wiem, czy widz ma takie poczucie katarzis lub zdołowania po tym filmie.